Podejrzane, bo na koniec może być właśnie coś takiego. To teraz wyjmijmy kamerę i parę pytań. Witamy wszystkich 14 oglądających. Z delikatnym poślizgiem. Tak, jeszcze tu hałas słychać, jak się koledzy usadzają. Mamy delikatny poślizg, jak widać, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Chwilę to nasze grono się zbierało, ale jesteśmy już chyba w komplecie, przynajmniej takim, jaki dzisiaj jest spodziewany. Wzorowy uczeń nawet z własną książką przyszedł. Ale pan nie jest wzorowym uczniem. On jest wzorowym nauczycielem. Cicho, to nie da dobra. Tylko musi być cicho, bo się nie chce bardzo, nie? Miło mi powitać was na warsztatach. Jak widać na ekranie Echolink od zera. No, założenie było takie, że mówię do ludzi, którzy o Echolinku co najwyżej kiedyś słyszeli, ale na pewno nie. No, natomiast ekspertów z góry przepraszam, że no, będzie zbyt może prosto, no, ale takie było założenie. No dobra. Plan na dziś jest mniej więcej środkowy. Na dziś jest mniej więcej taki. Króciusieńko o tym, co to jest Echolink. Potem, no właśnie, taka część radiowa, czyli znowu dla tych, którzy nie lubią być, nie chcą się zadawać z komputerami, czyli zobaczymy, jak to po stronie radiowej funkcjonuje. A potem trochę bardziej rozbudowana część, już niestety bardzo mało radiowa, praktycznie wcale radiowa, czyli kwestie sieciowe tym razem. Przejdziemy szybciutko aplikację, no a potem ewentualnie pytania, dyskusja. No, zobaczymy. Jak to będzie. Echolink nie jest jakimś bardzo archaicznym wynalazkiem, to znaczy może zależy jeszcze z czyjego punktu widzenia. Dla mnie jest to stosunkowo młoda sprawa. Podejrzewam, że Piotrek czy Ksawery powiedzą, że w 2002 to taki starość, kiedy to był. Za moich czasów. Proszę. Za moich czasów. No, mniej więcej chyba dajcie tyle lat co Echolink, albo ciut. Więcej. On ma 12 lat. Niewiele. No i cóż, tak żeby to pasowało do obu części. Podstawowa idea Echolinka polegała na tym, żeby rozszerzyć zasięg łączności radiotelefonicznych. No normalnie to wygląda tak, że mamy na jakimś tam obszarze, powiedzmy, przemiennik. Ktoś tam ma w chałupie stację radiową, ktoś sobie jeździ samochodem, ktoś sobie chodzi piechotą. Normalna łączność FM radiotelefoniczna, obojętnie czy na dwójce, czy na 70, na jakimś obszarze. No i idea generalnie sprowadza się do tego, żeby może w powiększeniu namaluję. Radiostację, gdzie mamy normalnie podłączony głośnik, mikrofon, to tych urządzeń się pozbyć. O, i zamiast nich podłączyć sobie komputer. Od tej chwili komputer słyszy, umownie mówiąc, to co radio odbiera i co więcej zyskuje możliwość sterowania pracą nadajnika. O tych szczegółach więcej. Na razie to jak będzie czysto radiowo, no ale to minimum jakieś nawet komputerów musi być. No i co? Internet oczywiście. No i gdzieś tam, obojętnie gdzie, zasięg internetu, no,
pozwala robić te rzeczy w obrębie jednego stołu, ale również w skali globalnej. To jest oczywiste. Identyczny układ, czyli komputer, radiostacja podłączona, no oczywiście antena i tak dalej, i tak dalej. O, taki sam obszar gdzieś na świecie, prawda? Czyli radiostacja, ludziki chodzące sobie z radiostacjami, o, no, zupełnie normalne przemienniki. No i cóż, na co dzień w łączności FM-owej ten zasięg jest stosunkowo ograniczony. Pierwszym krokiem do poprawienia tego zasięgu, zwiększenia możliwości rozmawiania, powiedzmy na odległości 20, 30, jak dobry przemiennik, jeszcze więcej kilometrów, właśnie wymyślono przemiennik. Wiesz, coś wysoko sobie stoi, wszystkich słyszy wokół. No a to rozwiązanie z kolei powoduje, że można, połączywszy się właśnie poprzez internet, tu jest wykorzystywany protokół VoIP, czyli Voice over IP, czyli transmisja głosu poprzez sieć IP. O tym znowu jeszcze będzie później. Mówię, z punktu widzenia radiowego użytku nas to w ogóle na razie może nie interesować. Możemy uzyskać efekt taki, że te obszary, powiedzmy obszar A i obszar B, no tak jak tu powiedzmy mamy dwa obszary pruszków komorów, prawda, to są DX-y, można ze sobą sprząc w taki sposób, że wszystko to, co się dzieje na częstotliwości, no, w tym obszarze, w zasięgu powiedzmy tej stacji, może być stacja domowa, może być przemiennik, wszystko jedno, jest transmitowane i nadawane w tym obszarze. Czyli ktoś tutaj coś mówi, słychać tu normalnie, ale również słychać info. I w drugą stronę transmisja tak samo działa. To, co się dzieje w tym obszarze, jest przetransmitowane poprzez sieć tutaj. Czyli no, w ten sposób uzyskujemy no, jakby połączenie, spięcie ze sobą tych obszarów. Co więcej, jeszcze mogą być i takie rzeczy, że gdzieś tam też jest podłączony komputer. Komputer, powiedzmy, ale ktoś wpadnie na pomysł, że nie, ja nie chcę tu radiostacji przyczepiać i podłączy do komputera tradycyjnie to, co mogło być przy radiostacji, czyli głośnik z mikrofonem. Dzięki czemu również może się poprzez internet połączyć, czy z tym obszarem, czy z tym, czy wpiąć w trybie, powiedzmy, konferencyjnym. Czyli jeszcze może się pojawić kolejny obszar, ale na razie komputerom dajmy spokój.